Jesteśmy dzisiaj w gminie Poręb, w której gmina Wieliszew podpisze z Urzędem Marszałkowskim umowę na dotacje, na działania promocyjne. Ale dlaczego to jest wyjątkowy projekt? Dlatego, że postanowiliśmy, że gmina Wieliszew będzie wnioskodawcą, ale będzie oddziaływała na wszystkie gminy. Czyli podpiszemy poza tym porozumienie, że nie patrząc się na siebie, kto lepiej działa w walce ze smogiem, chcemy zrobić to wspólnie. Wiadomo, że smog nie zna granic. Smog z Wielszewa, smog z Legionowa czy z Jabłonnej jest ten sam. Więc dlatego dzisiaj moi koledzy samorządowcy przyjęli zaproszenie do tego projektu i zrobimy wszystko, żeby przez najbliższe półtora roku, który został mieszkańcom do ogarnięcia tego tematu, czyli zmiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, pomóc im w tym, poinformować, gdzie uzyskać środki, a tym, którzy wątpią, że ten smog jest szkodliwy, trochę przybliżyć wiedzy na temat bardzo trudnego tematu smogu. To jest projekt edukacyjny, który ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie szkodliwości złej jakości powietrza, ale też szukania rozwiązań na tą złą jakość powietrza, czyli jakie inicjatywy można podejmować, żeby tą jakość powietrza poprawić i oddychać w czystym, zdrowym powietrzem. Legionowo zmieniło ponad 50% piecy, a nasze sąsiednie gminy zmieniły 5-6% piecy. Nie ma bardziej transgranicznego problemu jak jakość powietrza, także cieszymy się z jakiejkolwiek inicjatywy. I oczywiście promocja, informacja jest ważna, ale najważniejszy jest też przykład sąsiadów. I myślę, że żyjemy we wspólnym powiecie i ten przykład Legionowa będzie oddziaływał też na sąsiednie gminy. Te gminy będą pod presją i będą wprowadzały także poza tymi działaniami promocyjnymi także takie konkretne rozwiązania, jakie realizuje Legionowo. A przypomnę, że dajemy 8 tysięcy złotych każdemu mieszkańcowi, który się zwróci i będzie chciał zmienić piec węglowy na piec gazowy. Dajemy pełną opłatę przyłączeniową, którą trzeba zrobić, kiedy nie ma instalacji gazowej, i to czyni efekty. Nie tworzymy różnych barier, umowa jest bardzo prosta, działamy bardzo szybko i to przynosi efekty. No ale u sąsiadów jest trochę gorzej. Mamy nadzieję, że ten podpisany program i to wsparcie na poziomie jednego kosztów wymiany jednego pieca przyniesie efekty, bo Legionowo nie jest odizolowane, nie jest jakąś wyspą. Żyjemy na granicy z innymi gminami i każde, podkreślam jeszcze raz, każde działanie, także promocyjne, informacyjne, jest bardzo ważne, żeby uświadomić ludziom nie tylko ten czas, który kończy się, żeby wymienić piec, ale tą użyteczność i taką jakby ważność tej sprawy, no bo nie ma nic bardziej powszechnego, z którego wszyscy korzystamy, jak powietrze, którym oddychamy my, nasze dzieci, nasi sąsiedzi czy nasi goście. W Legionowie się udało, mam nadzieję, że uda się też w sąsiednich gminach.